Suplementy diety mają swoje zastosowanie, na przykład kiedy w stanach chorobowych potrzebujemy większych ilości jakichś składników, a trudno jest nam je dostarczyć poprzez dietę. Albo na przykład kiedy zmagamy się z migreną, to pomocna może okazać się ryboflawina, czyli witamina B2, w dawkach, których nie da się zapewnić z diety. Podobnie można powiedzieć o koenzymie Q10 i wielu innych składnikach w formie preparatów, które mogą być wartościowym uzupełnieniem diety. Jak najbardziej jestem więc za rozsądnym i przemyślanym stosowaniem różnych preparatów dostosowanych do konkretnych potrzeb naszego organizmu. Niemniej są też takie suplementy diety, których zakup to wyrzucenie pieniędzy w błoto. Przedstawię Państwu teraz listę suplementów, których osobiście nigdy bym nie kupił i wyjaśnię dlaczego. Pierwsze miejsce otwierają preparaty na odchudzanie, które są stosowane w celu poprawy spalania tkanki tłuszczowej i ogólnie obniżania masy ciała. W 2022 roku opublikowałem film, w którym dość szczegółowo i krytycznie przyjrzałem się tego typu suplementom diety. Wniosek był jednoznaczny, a mianowicie stosując tego typu produkty jest o wiele większe prawdopodobieństwo, że stracimy więcej pieniędzy niż kilogramów. Jak chodzi o skuteczność działania, która została potwierdzona w literaturze naukowej, to większość najbardziej popularnych preparatów na odchudzanie pomagało obniżyć masę ciała średnio o 1 kg w ciągu około 3 miesięcy. Nie ma co ukrywać, że nie jest to zbyt zadowalający wynik. Tak niska wręcz marginalna skuteczność działania wynika z tego, że żaden składnik nie jest w stanie skutecznie przyspieszyć pewnych procesów biochemicznych w naszym ciele, które prowadziłyby do zauważalnej utraty tkanki tłuszczowej. Podstawą odchudzania jest po prostu dostarczanie mniejszych ilości energii, niż jej na co dzień potrzebujemy, zadbanie o prawidłowo przebiegające procesy metaboliczne, jak również uregulowanie gospodarki hormonalnej, a nie stosowanie jakiegoś jednego, konkretnego składnika. Bez zagłębiania się w szczegóły, mogę powiedzieć, że w redukcji masy ciała nie pomagają preparaty takie jak L-karnityna, CLA, czyli sprzężony kwas linolowy kapsaicyna, kurkumina, piperyna, ekstrakt z zielonej herbaty, garcinia kambodża, kofeina czy zielona kawa. Oczywiście nie oznacza to, że składniki, które wymieniłem, są bezwartościowe. Mają one pewne udowodnione właściwości zdrowotne, niemniej w kontekście odchudzania są naprawdę mało skuteczne, wręcz nieprzydatne. W mojej ocenie niezbyt dobrym wyborem są też wszelkiego rodzaju preparaty zawierające jako jeden z głównych składników fosfor. Za każdym razem, kiedy widzę fosfor w suplemencie przeznaczonym dla ogółu populacji, czyli bez konkretnych wskazań, to zastanawiam się, jak wpadnięto na ten pomysł, który można przyrównać do zanoszenia drewna do lasu. Oczywiście fosfor jest składnikiem niezbędnym dla naszego zdrowia. Pomaga on między innymi utrzymać w zdrowiu kości i zęby, jak również bierze udział w prawidłowym funkcjonowaniu błon komórkowych. Problem polega natomiast na tym, że fosfor jest wszechobecny. Występuje on w wysokich ilościach w wielu produktach spożywczych. Znajduje się on przede wszystkim w mięsie, serach, jajkach, orzechach, nasionach, grzybach, produktach zbożowych, w tym kaszy gryczanej, chlebie żytnim razowym i płatkach owsianych, a także w nasionach roślin strączkowych, takich jak na przykład fasola. Zmierzam do tego, że nasza dieta wręcz obfituje w fosfor, a nawet jest nim nadmiernie przesycona. Z tego też względu dostarczanie dodatkowych ilości fosforu w postaci preparatów jest w większości przypadków nie tylko nieuzasadnione, a wręcz szkodliwe. W jednym ze starszych polskich opracowań naukowych z 2004 roku znalazłem informację, że wielu z nas dostarcza nawet dwukrotnie więcej fosforu niż wynoszą jego zalecane ilości. Myślę, że obecnie jest to jeszcze większy problem, ponieważ sklepy tękają w szwach od żywności wysoko przetworzonej, do produkcji której ochoczo stosuje się dodatki do żywności, w tym regulatory kwasowości w postaci różnych fosforanów. Należy wiedzieć, że tego typu składniki są źródłem dodatkowego fosforu w naszej diecie. Z kolei nadmiar fosforu sprzyja pojawieniu się wielu problemów zdrowotnych. Dla przykładu, prowadzi on do niebezpiecznego zwapnienia, czyli stwardnienia narządów i tkanek miękkich. Mam tu na myśli m.in. zwapnienie naczyń krwionośnych, a także nerek, co prowadzi do ich uszkodzenia. Dotarłem też do wyników badania, które pokazały, że osoby, które dostarczają wysokie ilości fosforu, mają wyższe ryzyko rozwoju cukrzycy typu II nawet aż o 54%. Do tego należy dodać fakt, że nadmiar fosforu wręcz wyciąga wapni z naszych kości, osłabiając w ten sposób ich strukturę. Wobec tych informacji odradzam stosowanie preparatów dostarczających fosfor. Oczywiście może zdarzyć się tak, że ktoś z nas będzie wymagał spożycia większych ilości fosforu. Jednak są to pojedyncze przypadki i dotyczą np. Na osób nadużywających alkoholu, czy osób zmagających się z nadczynnością przytarczyc. Niemniej większość z nas w żaden sposób nie skorzysta na stosowaniu preparatów z fosforem, a nawet może sobie w ten sposób zaszkodzić. Na marginesie wspomnę, że jeśli moje filmy są dla Państwa wartościowe, to praktyczną wiedzą w pigułce dzielę się też w moim darmowym newsletterze o zdrowiu, czyli porannym dzienniku Zdrowia. Taka nazwa wynika z tego, że newsletter wysyłam od poniedziałku do piątku o 6 rano do porannej kawy lub herbaty na kilka minut czytania. Aby się na niego zapisać, zapraszam na www.doktorbartek.pl Dziennik. W dzisiejszym zestawieniu uwzględniłem również jeden z najpopularniejszych suplementów diety, po który wiele osób często sięga. Mam tu na myśli wszelkiego rodzaju preparaty multivitaminowe oraz preparaty zawierające jednocześnie wiele różnych składników mineralnych. Opublikowane prace naukowe i różnego rodzaju raporty pokazują wprost, że stosowanie wspomnianych preparatów nie przynosi zauważalnych korzyści zdrowotnych. Należy pamiętać, że żaden preparat multivitaminowy nie zastąpi nam zbilansowanej diety. Poza tym warto mieć świadomość, że pomiędzy różnymi witaminami czy składnikami mineralnymi obecnymi w jednym preparacie zachodzą pewne interakcje. Może zdarzyć się np. tak, że po spożyciu składniki te będą wzajemnie utrudniały sobie wchłanianie w przewodzie pokarmowym, co tylko sprawi, że dany preparat będzie jeszcze mniej przydatny. Warto sobie też uświadomić fakt, że wielu z nas wraz z żywnością spożywa wiele witamin i składników mineralnych w zadowalających ilościach i sięganie po preparaty multivitaminowe sprzyja tylko temu, że zaczynamy dostarczać je w zbyt dużych ilościach, co oczywiście w niektórych przypadkach jest niekorzystne dla naszego zdrowia. Jeśli zaś brakuje nam konkretnego składnika, np. żelaza, wówczas najlepiej jest sięgnąć wyłącznie po samo żelazo, ewentualnie z dodatkiem składników, które wspomagają jego wchłanianie, czyli w tym przypadku mam tu na myśli np. Na witaminę C. Podsumowując tę część filmu, wystarczy zapamiętać, że zamiast sięgania po preparaty multivitaminowe, lepiej jest zrewidować swoją dietę w kontekście swojego stanu zdrowia i zastanowić się, jakich konkretnych składników może nam brakować lub których nasz organizm może potrzebować w większych ilościach. Będzie to znacznie rozsądniejsze niż sięganie po multivitaminę. Uważam, że zdecydowanie zbędnymi suplementami diety są wszelkie preparaty błonnikowe, czy to w postaci kapsułek, czy w formie proszku. Oczywiście błonnik pokarmowy jest bardzo ważnym składnikiem dla naszego organizmu. Ma on szeroki, korzystny wpływ na zdrowie, w tym np. obniża poziom glukozy we krwi, chroni przed chorobami sercowo-naczyniowymi, wspomaga rozwój dobroczynnych bakterii w naszych jelitach czy zapobiega rozwojowi nowotworów. Jednakże najbardziej optymalnym rozwiązaniem dla naszego zdrowia jest jego regularne dostarczanie w trakcie dnia w postaci różnych posiłków składających się ze świeżych warzyw, owoców, orzechów, nasion, pestek czy pełnoziarnistych produktów zbożowych. Jednorazowe zaś przyjęcie tabletki z błonnikiem nie przyniesie aż tak dobrych efektów, jak błonnik dostarczony wraz z żywnością. Zresztą w jednym z opracowań naukowych z 2015 roku jego autorzy napisali wprost, że nie można zakładać, że suplementy błonnikowe zapewniają korzyści zdrowotne przypisane błonnikowi pokarmowemu pochodzącemu z żywności. Znacznie lepiej urozmaicić swoją dietę w ulubione warzywa i owoce oraz inne pokarmowe źródła błonnika. Nie jest to składnik, który trudno pozyskać z żywności, dlatego nie sądzę, bym osobiście kiedykolwiek sięgnął po suplementy błonnikowe. Osobiście omijam również wszelkie suplementy diety, które nie mają podanej zawartości związków aktywnych. Oczywiście w przypadku witamin i składników mineralnych zawsze jest zamieszczona informacja, ile danego składnika znajduje się w konkretnym preparacie. Dla przykładu wiemy, że jedna kapsułka zawiera np. 10 mg żelaza czy 250 mg witaminy C, jednak w przypadku różnego rodzaju ekstraktów roślinnych bywa zgoła inaczej. Jak wiadomo, większość ekstraktów roślinnych zawiera przynajmniej jeden konkretny związek biologicznie aktywny, który odpowiada za jego właściwości prostrowotne. W przypadku czosnku jest to np. allicyna, w przypadku kurkumy jest to kurkumina, zaś w aszwagandzie najcenniejsze są związki o nazwie witanolidy. Zatem, jeśli zdecydujemy się na zakup np. Na ekstraktu z kurkumy, to powinniśmy zwrócić uwagę, czy producent podał, jaka jest zawartość w nim kurkuminy. Jeśli takiej informacji nie ma, to lepiej odpuścić sobie dany produkt i poszukać innego, który takie dane będzie posiadał. Na rynku mamy naprawdę bardzo dużo różnych preparatów, więc jest z czego wybierać. Wśród suplementów, po które nie sięgnę w najbliższej przyszłości, znajduje się srebro koloidalne. O ile jestem zwolennikiem stosowania różnych metod wpisujących się w medycynę niekonwencjonalną czy komplementarną i nagrałem o nich sporo filmów, tak co do zasadności i przydatności spożywania srebra koloidalnego, mam wątpliwości. Z uwagi na przypisywane mu silne właściwości przeciwbakteryjne, przeciwwirusowe i przeciwgrzybicze, do doustne stosowanie wspomnianego produktu jest propagowane m.in. jako sposób na walkę z przeziębieniem, grypą, zakażeniem dróg moczowych, kandydozą czy wrzodami żołądka spowodowanymi helikobakter pylori. O ile rzeczywiście srebro jest wykorzystywane do miejscowego leczenia zakażeń, np. w formie opatrunków na rany, tak podaż do ust budzi wiele wątpliwości. Wiele prac naukowych jednoznacznie wskazuje, że nie istnieją żadne rzetelne dowody naukowe na pozytywne efekty związane ze stosowaniem wewnętrznym srebra koloidalnego. Co więcej, istnieją pewne przesłanki, że częste stosowanie srebra koloidalnego może nawet powodować pewne działania niepożądane. Badacze uważają, że może ono na przykład utrudniać wchłanianie niektórych leków, a także powodować problemy z nerkami, wątrobą i układem nerwowym. Warto mieć też świadomość, że niektóre osoby są uczulone na srebro. Ze względu na brak potwierdzonej skuteczności działania i pewne podejrzenia co do szkodliwego działania, po prostu uważam, że lepiej omijać ten produkt. Oczywiście, jeśli pojawią się w kolejnych miesiącach czy latach prace naukowe, które dowiodą jego korzystnego działania i bezpieczeństwa stosowania, to nie omieszkam podzielić się z Państwem takimi informacjami. Jak chodzi o suplementy diety, których nie jestem zwolennikiem, to wśród nich znajdują się również żelki i lizaki multivitaminowe przeznaczone dla dzieci. W mojej ocenie, podawanie dzieciom potrzebnych witamin czy składników mineralnych w formie słodyczy to w pewnym stopniu pokazywanie im, że słodycze są zdrowe i ogólnie dobre dla naszego ciała. Uważam, że jest to niewłaściwe podejście do budowania zdrowych nawyków żywieniowych. Dlatego też zachęcam, aby w pierwszej kolejności zapewnić dzieciom potrzebne składniki pokarmowe dzięki stosowaniu zbilansowanej, urozmaiconej diety. Zresztą, tak jak już wcześniej mówiłem, Preparaty multivitaminowe mają to do siebie, że cechują się ograniczoną przyswajalnością. O wiele więcej skorzystają na zdrowiu dzieci, które zamiast preparatów będą sięgały po naturalną żywność. Bazując na literaturze fachowej mogę również powiedzieć, że wielkim zawodem może być stosowanie wszelkich boosterów testosteronu, czyli suplementów diety, które mają na celu zwiększenie poziomu testosteronu w naszym ciele. Tego typu preparaty zwykle zawierają składniki takie jak buzdyganek naziemny, korzeń maka, ekstrakt z aszfagandy, palma sabałowa czy kozieratka. Niestety większość tych składników w rzeczywistości w ogóle nie działa, lub ich wpływ na stężenie testosteronu jest wręcz marginalny i krótkotrwały, co zostało zresztą wykazane w wielu pracach naukowych. W tym miejscu dodam, że ten wątek poruszałem w jednym ze swoich wcześniejszych filmów, w którym właśnie opowiadałem, w jaki sposób zwiększyć poziom testosteronu w naszym ciele. Szczególne znaczenie ma tu zadbanie o wysiłek fizyczny, Prawdową masę ciała, regenerujący sen, rozładowanie stresu, zapewnienie odpowiedniej podaży witaminy D, cynku, magnezu i boru, czy również stosowanie diety o podwyższonej zawartości tłuszczu, a nie przyjmowanie np. preparatów ziołowych o tak naprawdę niepotwierdzonej skuteczności działania na poziom testosteronu. Jeśli chcieliby Państwo posłuchać nieco więcej na temat testosteronu, to film w tej tematyce opublikowałem na swoim kanale 18 lipca tego roku. W kontekście wyboru suplementów diety chciałbym powiedzieć o jeszcze jednej dość istotnej kwestii. Otóż niestety produkty z tej kategorii nie są zbyt dobrze kontrolowane przez odpowiednie organy państwowe i jednocześnie bardzo łatwo je wprowadzić do sprzedaży. Niemniej warto wiedzieć, że jeśli producent postanawia wprowadzić do obrotu suplement diety, to musi powiadomić o tym głównego inspektora sanitarnego, czyli GIS. Z doświadczenia wiem, że jednak nie wszyscy producenci się do tego stosują. Szczególnie dotyczy to mało znanych, dość podejrzanych preparatów. Gdy samemu sięgam po jakieś suplementy diety, to zawsze sprawdzam w internecie, czy znajduje się w rejestrze głównego inspektoratu sanitarnego. Jeśli go nie ma na liście, to rezygnuję z jego zakupu. Tu dodam, że każdy z nas może samodzielnie sprawdzić, czy interesujący go preparat znajduje się w takim wykazie. Na ekranie pojawił się teraz adres strony, na której możemy sobie wyszukać konkretny produkt. Oczywiście, jeśli znajduje się on na wspomnianej liście, to nie jest to gwarantem, że jest to wysokiej jakości, dobrze przebadany produkt. Niemniej, jeśli go na niej nie ma, to powinna nam się zapalić lampka ostrzegawcza, że coś jest nie tak. Pozostając w temacie suplementów diety, chciałbym jeszcze zaproponować Państwu obejrzenie materiału, w którym opowiadam o skutkach zdrowotnych związanych ze stosowaniem mega dawek niektórych składników. Myślę, że warto się z nim zapoznać, ponieważ wbrew pozorom w wielu przypadkach więcej wcale nie oznacza lepiej. Dostarczając bardzo wysokie ilości niektórych związków, możemy sobie o wiele bardziej zaszkodzić niż pomóc, ponieważ szala zagadnienia megadawek jest mocno przechylona w stronę korzyści, jakie z nich płyną, więc dla wyrównania wagi myślę, że warto przypomnieć, że wcale nie tak trudno oprzedawkowanie niektórych składników. Aby przejść do tego filmu, wystarczy kliknąć na miniaturę, która pojawiła się na ekranie. A na dziś z mojej strony to wszystko, dziękuję za uwagę i do zobaczenia w kolejnym odcinku.